Zmiany na lepsze dla kierowców to przede wszystkim likwidacja części utrudnień związanych z budową trasy WZ. Z końcem wakacji oddano do użytku jezdnię na odcinku ulicy Gdańskiej do Wólczańskiej. Zlikwidowano tym samym objazdy przez ulicę Struga i Żwirki. Na pewno to usprawniło komunikację, również skrzyżowanie Żwirki Piotrkowska zaczęło funkcjonować. Wróciliśmy do trasy Euteru bez linii 6 i 16. Dobra wiadomość jeszcze dla pasażerów. Od dzisiaj uruchomiliśmy 200 dodatkowych biletomatów. Ponadto otworzono zapowiadaną wcześniej trasę górną i przywrócono ruch dwukierunkowy na ulicy Traktorowej przy skrzyżowaniu z ulicą Rojną. Policja natomiast prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w najbliższych dniach. Apel do wszystkich kierowców, którzy poruszają się w rejonach szkół, abyśmy byli ostrożni, ponieważ no, nasze dzieci, które wróciły z wakacji, jeszcze żyją wakacjami. Przejściowe problemy z ruchem aut mogą pojawić się na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Obywatelskiej. Tam ZDIT planuje skrócić lewoskręty przy ulicy Obywatelskiej i ustanowić priorytet na trasie północ-południe.